idę z Delicją na spacer, bo jak widzicie, energia ją rozpiera. Głupota wpada do głowy i mi ciąga gęsi za głowy, bo się chce bawić, cwaniara. Pies morderca nie ma serca, nie? Nie no, żartuję. To jest psiak roczny. Ogólnie ona tak się bawić chce, a gęsi tego nie rozumieją i wystawiają głowy przez siatkę, żeby ją udziabać, a ona chwyt, zębami łapie i ciąga. No, więc idziemy się przejść, żeby się trochę zmęczyła, bo ich cały czas zaczepia łobuziara. Póki jeszcze dzieci w szkole. Dela! Chyba będzie to nasz codzienny rytuał, co? Łobuzie mały. Już nie taki mały. No i tak sobie idziemy. Dela oczywiście sama się prowadzi na smyczy. Nie, Delicja? No, a co ja mam trzymać, się wychylać? Musimy jej kupić piłeczkę, bo lubi się bawić piłeczką. Ostatnio jej piłeczkę oczywiście dzieciaki gdzieś podziały. Porzuciły jej największe krzaki. I znaleźć nie można. Nie, Tela? Co tam zobaczyłaś? No sama się prowadzi, mogę puścić. Nie no, jakby zobaczyła jakiegoś zwierza, to by zara poleciała. Smyczkę prowadzimy. Tak, i to jest... Nie idziesz do kałuży, aż dziwne. To jest jej raj, ona... A teraz nie chcę jeszcze, bo chyba czuję, że już chłodniej, w nocy chłodniej i nie chcę, a tak to na spacerze to każda kałuża jej była. Musiała zaliczyć. Nawet do rowu chciała wejść. Nie, Dela? A tak w ogóle dostaję sporo wiadomości. No co, Dela? Na temat, dlaczego kozioł u mnie nie chodzi z kozami. Dlaczego nie jest w stadzie? Ano no, na przykład dlatego, że mleko, no ja na przykład wolę kryć z ręki, tak? Po prostu wiem, dana sztuka, kiedy była zakocona. No znaczy kryta, kiedy była, bo zakocona, no to się po czasie dopiero okaże, czy jest. No a kiedy kryta była, to dana sztuka, po prostu mam sobie pozapisywane. W razie co, jakby się działo coś, to mniej więcej to już wiem, kiedy były kryte. W dodatku zapobiegam ciążom młodych kózek. Ponieważ, chodź Delicja, ponieważ no jakby chodziły w stadzie, no to wiadomo, małe kózki niespełna roczne też dostają rui. A ja na przykład nie kryję już takich, dopiero na przykład jak urodzą się w tym roku, na początku roku nawet, to dopiero kryję na jesień, na jesień następnego roku. Nie w tym roku, co się urodziły. Więc po prostu daję im urosnąć, dojrzeć i tak dalej. Więc, no jakby to powiedzieć. No kozioł jest osobno, nie jest z kozami razem. I w dodatku jeszcze nie wszystkie kozy są zasuszone. Raczej jeszcze nie są zasuszone, chociaż już doi się rzadziej, bo jedna jest taka, co 3 dni doje, a resztę doje bodajże raz w tygodniu, jak dobrze pamiętam.
bo to ogólnie nie patrzę jak kiedy, co, ile mam doić, tylko po prostu patrzę je na wymiona, czy mają pełno, czy nie. Chodź, Borysia. I wtedy decyduję, czy mam doić, czy nie. No i jakby kozioł chodził z tymi kozami, to te mleko by nim śmierdziało, bo nie oszukujmy się, kozioł, który... Delicja, co tam wyczułaś? Kozioł, który... no czuje kozy i tak dalej, on się obsikuje, on śmierdzi, no i te mleko potem by śmierdziało. Więc no to tak, nie wiem, no może macie inne patenty, ja na przykład robię tak, że kozioł po prostu kryje, Delicja coś wyczuła mi. Ja po prostu kryję z ręki, wtedy mam lepszą kontrolę nad tymi zakotami, kryciami i tak dalej. No i nawet jakby mi się udało tak sprzedać, znaczy udało, jakbym chciała sprzedać na przykład kozę zakoconą, tak, to przyszłemu właścicielowi mówię, kiedy była kryta i tak dalej. A jak kozioł sobie luźno z kozami chodzi, no to tak naprawdę nie mamy tego, nie wiemy, kiedy on skoczył, czy ona pokryta była, czy nie pokryta była, bo nie wszystkie kozy, nawet jak mają rójkę, to niekoniecznie dają się kryć od razu, zwłaszcza młode. Zdarzają się takie sztuki. I ten kozioł chodzi też, czuje to mruje i biega za nimi, gania jak wściekły. Chodź, Delicja. I po prostu, no uważam, że to nie jest dobre. A zresztą na przykład ten kozioł, co mam go, Cezar, nie jest nauczony chodzić w pastuchu, więc podejrzewam, żebym go tak puściła luźno, to by staranował wszystko jak leci, aby dorwać tylko kozę. Więc to tak u mnie się odbywa. Może dajcie w komentarzu znać, jak wy to robicie. Chętnie poznam inne też techniki. Chodź. No i co? Czekamy do wiosny na wykoty albo na powtórzenie rójek, bo po około 3-4 tygodniach koza może powtórzyć ruję. Wtedy oznacza, że Indela, choć coś tam wyczuła. Jakieś chyba zwierzaki chodzi. Wtedy oznacza, że nie jest kotna. No. Chociaż coś się zdarzają, tak jak już mówiłam na wcześniejszym filmie, że nie powtarzają rui. I myślimy, że jest kotna, a nie jest. No to jak mówiłam wcześniej, po prostu trzeba zrobić USG, jak chce się być pewnym. No to na tyle dziś. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.